Cześć, lecie, z tej strony Wiktor i dzisiaj w rączki mi wpada tutaj sterowanie od DJ Phantoma 2. Zresztą mojego DJ Phantoma 2. I jak wszyscy wiedzą, zasięg drona, czyli anteny, tutaj ma około 4, tam 5 km. Zależne też od pogody, lecz jest coś takiego jak Wi-Fi, które przekazuje nam sygnał na żywo na nasz telefon, podgląd. No i co zrobić, żeby te Wi-Fi miało zasięg większy niż tutaj półtorej około kilometra, bo tak w tym momencie jest nawet sprawdzone przeze mnie. Więc wystarczy iść do sklepu tutaj jakiegoś elektronicznego, zakupić oto takie dwie antenki. Tutaj mam akurat antenki, już wam mówię, antenki 5 dBi, 11B. I ważne, żeby były 2-4 GHz. Dobrze, więc zaczynamy. Na początku zdejmujemy ze sterowania nasz Wi-Fi extender. Bierzemy śrubokręt płaski. Może nie będzie widać, może będzie, nie wiem. I otwieramy. Pierw trzeba tutaj odkręcić 4 śrubki, ja już to zrobiłem. No i otwieramy tutaj nasz Wi-Fi extender, wsuwając śrubokręt leciutko i przesuwając. O, musi się wypiąć i z drugiej strony tak samo. Dobrze, tutaj otworzyliśmy. Otwieramy i wykręcamy tutaj 4 śrubki. Ja tu już mam je wykręcone, tutaj leżą obok, więc musimy zdjąć tutaj stare kable od anteny. A, i trzeba zakupić jeszcze takie kable do nowych anten, ale zdejmujemy kable od starych anten. Tutaj mamy wypięte. Zdejmujemy tutaj cały moduł i mamy pod spodem stare dwie antenki, które są małymi antenkami i tak jak widać, one tak naprawdę dużego zasięgu nie dają, bo tylko ten kilometr. W sumie w porównaniu do innych routerów takich typowo internetowych, no to jest ładny zasięg ten kilometr, ale musimy je tutaj stąd usunąć, to też nie jest łatwe, ale się da. O, trzeba podważyć od dołu. I przed tym jeszcze macie tutaj taką osłonkę, izolację, którą oczywiście musimy zdjąć. Niektórzy nie trzeba tak naprawdę zdejmować. O kurczę, wystrzeliło. Wystarczy zaizolować kable, lecz jak zdejmiemy, to mamy więcej miejsca. Więc zdjęliśmy, tutaj mamy już czystą obudowę. I tak. Wybieramy sobie miejsce, w którym chcemy mieć naszą antenkę. Ja sobie wybrałem tutaj tu i tu. Zaznaczamy sobie. Ja zaznaczam śrubokrętem. Drugie miejsce jest tutaj. I idziemy wywiercić. Już wywiercone dwa otwory. Nasze wywiercone dwa otwory. O Jezu, nie to strona. Pierw odkręcamy nakrętkę. Przekładamy antenkę. I przykręcamy antenkę. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, ponieważ antenka musi być do samego końca, ponieważ tutaj musi się dobrze wkręcić, a w tym momencie, jak widzicie u mnie, solo będzie się wkręcało, więc muszę tutaj leciutko bok rozpiłować i wracam za chwilę. Dobrze, więc tutaj powiększyłem już miejsca otworów, czy poszerzyłem i teraz przekładamy. No i przykręcamy nakrętką, która jest zawsze w zestawie. Mhm.
Możemy sobie pomóc na przykład kombinerkami przy przykręcaniu, ale jak widzę, chyba nie posiadam przy sobie. No nie. No i z dwóch stron robimy tak samo. Czyli odkręcamy. Przekładamy. I przykręcamy. O. I tak już tutaj wygląda u nas. I antenki już można, widać tutaj, że wkręcać. Jezu, głowa mi boli. Już widzicie, że antenki tutaj można wkręcać. O. Tutaj. I sobie ustawić, w jaką stronę chcemy. O, na przykład w górę. Zawsze są potrzebne tutaj dwie antenki, ponieważ tak naprawdę tak jak i dron, tak jak dron oraz tutaj nasz router ma dwie anteny i zawsze trzeba mieć dwie, ponieważ inna polaryzacja i nie będzie działało. Inaczej w ogóle nie będzie chwytało zasięgu i będą problemy. Więc tutaj nie da się zaoszczędzić na przykład, że jedną mocniejszą, to trzeba dwie takie same kupić i założyć. Więc tutaj już mamy wszystko zrobione. Teraz wystarczy wprowadzić z powrotem nasz moduł. I wystarczy wziąć śrubokrętem, lekko poszerzyć tutaj przy gnieździe. I wtedy pin już będzie bez problemu pasował. O, tak robimy. I pin będzie już pasował, o, dokładnie w to miejsce tutaj, co jest. Więc po uporządkowaniu kabli tutaj zamykamy naszą obudowę. Bierzemy naszego imbusika i wkręcamy śrubki, które są pod spodem. Więc tutaj wystarczy, że wkręcimy sobie nasze dwie antenki. Jesteśmy gotów do lotu. Więc mamy tutaj zrobioną naszą antenkę, znaczy nasz moduł Wi-Fi, który wystarczy, że przykręcimy tutaj do naszego sterowania, no i przechodzimy do testu. W tym odcinku nie będzie testowania zasięgu drona, ponieważ jeszcze zrobię antenki dwie w dronie i dopiero wtedy zrobimy test i zobaczymy, jak wszystko wyjdzie. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!